łobuzy! Hej łobuzy! Hej łobuzy! Hej łobuzy! Jedziemy do miasta. Jedziemy do miasta, jedziemy do Edynburga. Pochodzi sobie, jest piękna pogoda. I siedzimy sobie wysoko, wysoko w naszym posiku. Na pierwszym piętrze. Fajnie się siedzi, można dużo pograć, ale pogoda jest piękna i mówię do Kasi, że trochę to wygląda jak w Hiszpanii tutaj. Że te wszystkie sklepiki i tak dalej. Jak jest takie słońce oczywiście. Jesteśmy w lasu. A, bardzo lubię szampony w kostce. Zaczęła na tak długo, że masakra i kupiłam sobie do tego takie coś. No, super działają. Byliśmy na zakupach, byliśmy w lasu i w Primarze. A teraz nie zgadniecie łobuzy, do jakiego pubu wchodzimy. Zobaczcie, to jest pub. I tam idziemy. I jest przyklejone, to jest prawdopodobnie jakaś, nie wiem, może stara katedra czy coś. Przyklejone do innych budynków, przerobione na pub. Siedzimy w takiej budce, tutaj z tyłu jest bar. Widzicie? Śmiesznie to wygląda. Fajny klimat. Właśnie podoba mi się, że bar jest cały czerwony, a tu jest taki klimat, widzicie, starego pubu. Z czerwonymi elementami. Uwielbiam takie miejsce. W niesamowitym miejscu przyjechaliśmy zobaczyć trzy mosty w Edynburgu. Ogólnie, nie wiem czy widzicie to szare coś, to szare co widać to jest mgła, która idzie niestety w naszym kierunku. O, tam widzicie Kasię. Idzie niestety na ląd i będzie mgła. O, taki minus. Tamten most, widzicie? Tam gdzie Kasia poszła, to jest most pociągowy, to jest najstarszy most. Bardzo dużo osób zginęło przy budowie tego mostu, bo jest bardzo, bardzo stary, był dawno robiony. Tu most ten środkowy, tu gdzie jeżdżą samochody, to jest most trochę nowszy. Most już taki przejezdny. Gdzie można jeździć samochodem. Podobno bardzo tłoczny, dlatego jest zbudowany trzeci most, w razie też czego, no bo to jest jedyna opcja, żeby przejechać przez zatokę, bo tak to trzeba jechać, wiecie, dookoła, żeby przedostać się na drugą stronę. No i trzeci most jest w budowie, jak widzicie, bardzo fajnie to widać, bo prawie już jest połączone, widzicie? Że te kawałki są tak blisko siebie i niedługo będą połączone i niedługo most będzie w całości. Muszę wam powiedzieć, że zrobiło się już chłodno i tutaj jest trochę jak w Anglii po prostu, że ta pogoda się szybko zmienia, jak w Irlandii. Było ciepło, nawet nie wiem, myślałam, żeby się ubrać na rękawiczka, ale w końcu z rękawkiem. Rajstop nie ma. I poprosiliśmy chłopaka Kasi, żeby przyniósł nam kurtki, bo po prostu było już za zimno. Kasia zamarza, zimno jest. A właśnie nam Michał powiedział, że do produkcji tych mostów, przepraszam, nie widać, ale wiecie, tego mostu, który jest w budowie, wykorzystuje się polski beton. Podobno bardzo dużo Polaków właśnie buduje ten most, więc super. I oni robią tak, że najpierw oczywiście jest budowana ta podstawa betonowa, a później jest zaciągane liny i oni idą coraz szerzej. Liny są stalowe, takie wielkie. Królik, nie wierzę! Czekajcie, widzicie w samym środku ekranu. Jest królik. Joki maleńki. Siedzi. No widzę, że tam biegają. Teraz ich nie widać tu w kamerze. Ale tu, ale fajne. Jesteśmy South Queen's Ferry i to jest bardzo, bardzo malownicze miasteczko nad samą wodą, przy samych mostach. Właśnie przed chwilą mi Michał opowiadał, że jak malują ten most, czerwony właśnie pociągowy, to jak z jednej strony go kończą malować, to idą malować z drugiej, to już pierwsza strona zaczyna rdzewieć.
jak skończą drugą stronę, z powrotem wracają od razu do pierwszej, więc ten most jest cały czas malowany, żeby był, miał kolor taki, jaki jest. Podobno bardzo dużo tu płacą właśnie za pracę przy tych mostach, ponieważ jest to bardzo trudna praca, no przede wszystkim zimno, duży wiatr i no nieprzyjemne warunki, ale właśnie dobrze, dobrze płatna. Tutaj mamy jeszcze raz widok, mgła idzie szara, widzicie mgłę? Tarek pomyślał, żeby tu zamieszkać. A mówię, będzie zimno, byśmy musieli w kominku palić. Byśmy nie wychodzili z chaty, co? W ogóle. W ogóle. Jakbyśmy tu mieszkali. Oczywiście Michał z Kasią się z nas śmieją, no bo oni się przyzwyczaili już tutaj żyć, mieszkać przez wiele lat. Ale nam jest po prostu bardzo zimno w Szkocji. Jest, no jest po prostu inny klimat, jest cały czas wiatr i to nie jest przyjemne. Jak świeci słońce, jest bardzo ładnie, ale więcej jest chłodnego niestety. Przyjemnie jest w Holandii? Przyjemniejszy klimat? Tak, jest cieplej. A w Holandii też dużo pada, nie? To jest ciepło przynajmniej. No to prawda. Jest tylko zrobić zdjęcie i powiesić sobie na ścianie.